I chciałbym pana zapytać na początek, dlaczego zdecydował się pan na wybór szkoły społecznej i to w czasie, w którym szkoły społeczne były zupełną nowością? No rzeczywiście były zupełną nowością, no bo myśmy byli chyba pierwszym rocznikiem z naboru w społecznym liceum ogólnokształcącym. To były jeszcze trzyletnie Towarzystwa Oświatowego. Nie, czteroletnie, ale ten drugi rocznik, to znaczy klasę drugą skomponowano dobierając z innych szkół. Myśmy byli pierwszym z naboru rocznikiem. I rzeczywiście to chyba była druga szkoła średnia społeczna w Białymstoku. Pierwsze chyba rok wcześniej było katolickie liceum ogólnokształcące, ale ja zdecydowałem się właśnie zdawać do społecznego, mimo że to wtedy rzeczywiście nie było modne. Wszyscy szli w Białymstoku, wszyscy będą wiedzieli o co chodzi, trzeciego albo pierwszego albo szóstego, ale coś mnie pociągało w tym społecznym, właśnie nie w katolickim, ale w społecznym, takiego nowego, takiego poszerzającego horyzonty. Ja generalnie jakoś nigdy nie lubiłem w kolejnach jeździć, tylko zawsze chciałem jakoś w inny sposób iść inną drogą, sam ją sobie kreować, więc pomyślałem sobie, że takie liceum będzie dobrym rozwiązaniem. I jakie ma pan doświadczenia z tamtego okresu? Czy aktywności, w które się pan wtedy angażował, w jakiś sposób wpłynęły na późniejsze pana wybory, czy to w karierze? No, na wiele. Na przykład byłem chyba przez 2 kadencje prezydentem szkoły. Nazwaliśmy tak przewodniczącego samorządu. Natomiast prowadzenie kampanii wyborczej to nie była bułka z masłem w warunkach szkolnych. Bezwzględne realia polityki już wtedy dawały się we znaki. Ale to, taką anegdotę mogę powiedzieć, że był taki kolega, który też kandydował i który w zasadzie nic nie mówił i nie miał żadnego programu, natomiast chodził wszędzie z 2 rosłymi kolegami po obu bokach i wszystkim mocno ściskał dłoń, patrząc im głęboko w oczy. Słyszałem, że było to skuteczne. Tak, niezwykle. Znaczy nie został tym prezydentem w sumie, bo jednak ja zostałem, ale kampania była naprawdę spektakularna. Natomiast to liceum dawało nam możliwość, myślę chyba nam wszystkim, którzy w nim się uczyliśmy, dawało nam możliwość takiego poczucia bardzo podmiotowo. Nauczyciele rzeczywiście zwracali uwagę na to, co nas interesuje, w którą stronę chcielibyśmy się rozwijać. Co prawda od samego początku w tym liceum zaszyty był podstęp, dlatego że ci, którzy go założyli, to matematycy z Wydziału Matematyki, wtedy filii Uniwersytetu w Białymstoku, dzisiaj Uniwersytetu Białostockiego, i nam się wszystkim wydawało, że byliśmy w klasach ogólnych albo humanistycznych, a byliśmy w ostrym matwizie i to takim naprawdę z doładowaną matematyką i fizyką po kokardkę. Czy żeśmy chcieli, czy nie chcieli, no bo jak każdy z nas zna matematyków i wie, że oni w większości wychodzą z założenia, że tylko matematyki warto się uczyć, a całe reszty człowiek nauczy się później. No ale to było też ciekawe bardzo doświadczenie. Ja miałem przez jakiś czas indywidualny tryb z historii, z której byłem dość dobry. Pozwolono mi zamiast niemieckiego, za którym nie przepadałem, uczyć się eksternistycznie włoskiego i zdawać też maturę z włoskiego eksternistycznie w specjalnie powołanej komisji, która do tego celu. Także bardzo nam nauczyciele też szli na rękę i było to bardzo też fajne grono osobowościowe. Myślę, że byliśmy taką zżytą społecznością, niezwykle różnorodną, bo od dzisiejszymi kategoriami myśląc, rzeczywiście od prawej ściany po lewą ścianę mieściło się tam absolutnie wszystko i jakoś w tym kotle wszyscy dawaliśmy sobie radę i uczyliśmy się tego, że różnice, jakie między nami są, nie muszą być problemem, a mogą być fajną glebą do budowania fajnych rzeczy. Tam się uczyłem będąc w liceum, robiłem pierwsze kroki z pomaganiem, które później w życiu mi się trochę rozwinęły w fundacje i różnego typu inne jeszcze rzeczy. Tam właśnie w liceum po raz pierwszy zacząłem interesować się ratownictwem medycznym, pierwszą pomocą, takimi rzeczami. Tam też nauczyłem się czytać i pisać tak naprawdę. Mieliśmy bardzo dobrych polonistów, zwłaszcza Janka Kamińskiego, którzy rzeczywiście nauczyli mnie czytać i pisać, bo jak człowiek wychodzi z podstawowej szkoły, to mu się wydaje, że umie czytać i umie pisać, a później się okazuje, że to nie jest wszystko takie proste, że pisać to nie znaczy być literatem w sensie, że prowadzić rządki liter po papierze, a czytać to nie znaczy decyfrować znaki drukarskie, tylko to jest dużo głębszy proces i tego liceum mnie nauczyło. A później mi się to bardzo przydało, bo zacząłem pisać książki, napisałem ich 20. Do każdej z książek musiałem przeczytać kilkaset książek czasami, więc to się bardzo przydaje.